komunia dziecka to nie mały wydatek dla rodziców. Jak wynika z najnowszego badania Barometr Providenta, przyjęcie oraz uroczystość komunijna dla rodziców to koszt rzędu 3600 zł. Rodzice chrzestni, którzy wybierają się na taką uroczystość, wydadzą około 1200 zł. Natomiast jako goście musimy się liczyć z wydatkiem około 600 zł. Zawiera się tutaj zarówno koszt prezentu, jak i przygotowania do takiej uroczystości. Mowa tutaj o nowym stroju bądź wizycie u fryzjera. Dużym kosztem zarówno dla rodziców chrzestnych, jak i gości są prezenty dla małego bohatera uroczystości. Nasi respondenci deklarują, że najczęściej wręczane są pieniądze. Na drugim miejscu plasuje się elektronika, jak smartfon, laptop bądź tablet. Wciąż popularnym prezentem jest rower. Natomiast do lamusa odchodzą już prezenty takie jak książki, biżuteria bądź zegarki. Najważniejszą pozycją w budżecie rodziców dzieci pierwszokomunijnych jest organizowanie przyjęcia komunijnego. Co trzeci respondent odpowiedział, że najczęściej takie przyjęcie było organizowane w restauracji bądź w hotelu. Tylko co piąty respondent powiedział, że uczestniczył w takim przyjęciu organizowanym w rodzinnym gronie w domu. Pierwsza komunia święta to uroczystość, o której wiemy już z dużym wyprzedzeniem, więc możemy się do niej przygotować. Tak też robią nasi respondenci. Blisko 60% odpowiedziało, że zamierza sfinansować przyjęcie oraz uroczystość z oszczędności. 45% badanych odpowiedziało z kolei, że sfinansuje ten cel z bieżących dochodów. Tylko kilka procent respondentów wskazało, że zamierza na ten cel zaciągnąć pożyczkę bądź zapożyczyć się u rodziny lub znajomych.